Halo, halo, cześć, siemanko, Bartek Bokser z tej strony. Dzisiaj mam dla Was poradniczek, jak zrobić sobie sesję solo, dlatego że czasami różne osobniki wkurzają w GTA, no i trzeba czasami sobie iść na po prostu sesję solo, publiczna. Pokażę Wam dzisiaj, jak to sobie możecie zrobić na konsoli Xbox One. Widzicie, jestem na sesji, na której jest kilka osób. Wchodzimy sobie w ustawienia Xboxa. Wybieramy sobie sieć, ustawienia sieci. Czekamy i dajemy sobie przetestuj. Tutaj translatora NAT. Mamy tutaj oczywiście przetestowanie. I na tą chwilę powracamy sobie już do GTA. Widzimy, wszystkich wywaliło, jesteśmy solo. Czasami się zdarza tak, że po prostu potem nie będziemy w stanie do nikogo dołączyć do gry, więc w razie czego wyłączamy sobie, resetujemy sobie całego Xboxa i dołączamy do naszych znajomych, ale to jest rzadko, także pozdrawiam serdecznie.